Guarana, indyjski zastrzyk energii. Mówi się, że guarana i jej pobudzające właściwości zostały odkryte przez plemię Indian Guarani, które słynęło ze swej siły i nieprzeciętnego zdrowia. Sami Indianie nazywali guaranę tajemniczymi oczami, ponieważ jej nasiona wyglądem przypominają właśnie tę część ciała. Kawa czy guarana? Wybierz lepszą wersję! Nasiona guarany są bogate w alkaloidy, tym także guaraninę, która jest zaliczana do jednej z odmian kofeiny. Guaranina to zdecydowanie lepsza odmiana kofeiny, która jest substancją działającą stymulująco na ludzki układ nerwowy. Kompleks związków takich jak guaranina, teobromina i teofilina sprawią, że wydłuża się czas pobudzenia organizmu. Ich działanie utrzyma się zdecydowanie dłużej, jednak będzie mniej intensywne niż po spożyciu silnej kawy, co na pewno doceni nasz organizm. Kofeina pochodząca z guarany jest wchłaniana dużo wolniej z przewodu pokarmowego niż ta z kawy, dlatego jej stymulujące działanie na organizm utrzymuje się tak długo. Kiedy warto sięgnąć po guaranę? W niektórych sytuacjach warto dodać sobie odrobinę energii. Po guaranę sięgają zwłaszcza sportowcy, osoby narażone na wysiłek fizyczny i psychiczny. Guaranę w proszku poleca się dodawać do herbat, soków owocowych i produktów energetycznych.